JBS Haldane, brytyjski biolog ewolucyjny, powiedział kiedyś: świat nie tylko jest dziwniejszy niż przypuszczamy, świat jest dziwniejszy niż każde nasze możliwe przypuszczenie. W rzeczy samej Haldane w pewnym artykule o możliwych światach przytacza ciekawą wizję życia zwierząt, których dominującym zmysłem jest węch. Otóż okazuje się, że psy potrafią rozróżnić zapach pewnych dwóch lotnych tłuszczy. Jednym z nich jest kwas kaprylowy, a drugim kaprynowy. Ich stężenie nie musi być nawet większe niż jedna cząsteczka na milion. Różnica pomiędzy tymi dwoma kwasami jest taka, że łańcuch węglowy w kwasie kaprynowym jest o 2 atomy dłuższy. Na podstawie tego Haldane twierdzi, że bardzo możliwe, iż pies potrafiłby, posługując się węchem, uporządkować cząsteczki kwasów tłuszczowych zgodnie z ich masą cząsteczkową. Tak samo jak człowiek potrafi ułożyć struny fortepianu w kolejności od najkrótszej do najdłuższej, która to kolejność odpowiada wysokości tonu. Dla psa mieszanina zapachów może być czymś takim, jak dla nas ciąg harmonicznych dźwięków. Pies, który nigdy nie zetknął się z danym zapachem, być może nie ma problemu z wyobrażeniem sobie tego zapachu, a sam koncept budowy cząsteczkowej być może byłby dla takich zapachowców intuicyjny.